Dobra, możemy powoli tu zaczynać. Ja sobie tutaj fajnie wstawiłem. Działa super, ekstra. Witam wszystkich, nazywam się Salach Radosław. Ci, co nie wiedzą, prowadzę bloga Money Grabbing i chcę udowodnić, że poprzez mądre zarządzanie finansami można przejść szybciej na emeryturę, najpóźniej w wieku 55 lat. A jak to się mówi, na przekór naszym wspaniałym politykom, którzy chcą, żebyśmy robili do 80, bo to nie ma co ukrywać, to się jeszcze zmieni. Oj, Jak się. zmieni się, zmieni. Sporo się zmieni, Radku, w najbliższym czasie, więc. I tak, moim gościem jest dzisiaj Dariusz Malacha. Zgaduję, że część ludzi może wiedzieć, część może nie wiedzieć, dlatego Darku, tak jak to się mówi, masz magiczne 60 sekund. Jakbyś mógł opowiedzieć kilka słów o sobie. No cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Faktycznie też się tutaj dołożę do przeprosin, że tu mamy problemy techniczne, no ale już wszystko, miejmy nadzieję, że będzie szło. No więc co, ja mieszkam w UK sobie od kilkunastu lat, już przestałem po 10, przestałem liczyć, robię różne dziwne rzeczy, różne biznesy robiłem, wychodziły, jedne wychodziły, inne nie wychodziły, gdzieś tam zamykałem, a skończyło się na tym, że generalnie przez budowlankę zaczęliśmy kilka lat temu, jakieś 7 lat temu inwestować w nieruchomości na wynajem. No i tak się zaczęła moja przygoda jakby z biznesem, z inwestowaniem, nazwijmy to na szerszą skalę. Co tam jeszcze ciekawego? No, wiesz, udało nam się dość sporą społeczność fajną tutaj w UK zbudować, myślę, właśnie wokół tematu inwestowania, czy to przez spotkania networkingowe, invest campy i tak dalej, o których też będziemy rozmawiać. Jesteśmy dość aktywni na Facebooku, w social mediach, więc no fajnie, fajnie, bo mamy znajomych generalnie we wszystkich zakątkach świata, związanych jakby między innymi z tą dziedziną inwestowania, czy z jakimiś pokrewnymi tematami, przedsiębiorcami różnego typu. No i myślę, że jest fajnie, także myślę, że warto posłuchać, co tu mamy ciekawego do powiedzenia. Tak. Ja przygotowałem tutaj, pokażę. Listę pytań. Nie ma. Dzisiaj będzie ostro. Nie ma lekcji. Każdy. Nie ma lekko. Nie ma. Ja szanuję widzów. Mamy już 33 osoby online. Jest sobota. Nie wiem, nie zdążyłem sprawdzić programu telewizyjnego, bo dopiero co wróciłem z mojej nowej nieruchomości, co kupiłem. I nie wiem, co tam leci w telewizji, ale tak, Darku. Fajnie jest, opowiedziałeś, że tam no sporo się dzieje u ciebie, ale no oficjalne statystyki rządowe angielskie pokazują, że no niestety Polacy w większości przypadków no zarabiają w granicach minimalnej krajowej. No ty masz teraz no sporo tam, każdy cię śledzi, bo jest dosyć dużo ciebie jest na Facebooku, każdy wie, że już tam fajnie, ambitnie działasz, ale jak to było na początku? Czy nie wiem, czy jakiś spadek dostałeś, że tak fajnie sobie operujesz? Czy ktoś ci pomógł? Czy jakieś plecy miałeś? Czy po prostu, nie wiem, czy na to ciężko pracowałeś? Czy w totka wygrałeś? Jaki był twój start, nie? Bo większość ludzi, wiadomo, przyjechało do Anglii, zaczęło od symbolicznego zmywaka, no statystycznie. A jak to było u ciebie? Wiesz co, tak, dostałem spadek, spuściznę po komunie w Polsce, także można to nazwać spadkiem takim mentalnym, no, który jest bardzo złym spadkiem niestety, bo potem człowiek to wszystko w swojej głowie musi odkręcać. No na szczęście ja zawsze byłem taki, powiedzmy, bardziej przedsiębiorczy, taki bardziej jakiś tam, powiedzmy, prowolnościowy, no i gdzieś drążyłem te różne ciekawe tematy. No i tak to się też zaczęło 11 lat temu, jak przyjechałem tutaj. Generalnie skończyłem studia w Polsce. Jestem magistrem inżynierem informatyki, czyli computer science i te sprawy To fajnie. IT. Ale ciekawostka, że nie przepracowałem ani godziny na etacie, a już w ogóle, tym bardziej jakby na etacie właśnie jako informatyk, to w ogóle nie przepracowałem na etacie czy nie na etacie, w ogóle jako informatyk nie pracowałem, po prostu stwierdziłem, po 5 latach studiów, że siedzenie przed komputerem po 8-10 godzin dziennie to nie dla mnie. Więc. No to trzeba przyznać, że jesteś fenomen. Ktoś, kto nie pracował na etacie. Ciekawostka taka, że no jakby lubiłem to, tak? Czy nadal lubię, wręcz jakby to pomaga mi i w biznesie, i teraz jakby właśnie przy tym całym naszym hobby związanym z kryptowalutami czy z blockchainem, więc jakby to jest dla mnie takie dość łatwe, proste i przyjemne wszystko. No ale okej, jakby no życie się potoczyło inaczej, całkowicie jakby w innym kierunku, czyli bardziej jakaś tam praca z ludźmi. No myślę, że jest okej, nie? Jestem zadowolony jakby z rezultatu.
i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Wracając jakby do tego spadku i początków, no to nie, no wiesz, ja przyjechałem tutaj generalnie po studiach, jeszcze do Londynu jeździłem, jak Polska w Unii nie była, to przyjeżdżałem do Londynu, miałem tam kilku znajomych, jakieś prace na budowie się wykonywało, wiadomo. Nigdy nie pracowałem za tą minimalną tutaj w UK, też mi się nie udało, to mówi, że większość Polaków pracuje za minimalną. Wydaje mi się, że mamy taką trochę, ja bym to nazwał jako Polacy, gdzieś to jest w tej mentalności, że trochę ludzie nie doceniają swoich, jakby mi się wydaje, nie wiem, umiejętności, możliwości, trochę takie jakby, no nie wiem, jakby takie zakompleksienie trochę chyba wychodzi, bo jednak okazuje się, że po jakimś czasie, jak tutaj Polacy, wiesz, działają, no to sobie całkiem fajnie radzą, bo się okazuje, że niektórzy znają, no powiedzmy, angielski plus jeszcze jakiś tam dodatkowy język, mają jakieś umiejętności, których tutaj młodzi ludzie przeważnie nie mają, tak, jakieś zwłaszcza takie manualne rzeczy, właśnie, nie wiem, budowlanka, czy jacyś tam, wiesz, no nie wiem, kierowcy i tak dalej, że jest jednak tutaj sporo ludzi. I generalnie mi się wydaje, że to wynika wręcz z lenistwa i z niechcieństwa, żeby tutaj w Anglii nie zarabiać mniej, sorry, nie zarabiać więcej niż ta minimalna krajowa, bo wystarczy zrobić sobie jakiekolwiek uprawnienia, nie wiem, na wózek widłowy chociażby, tak, no cokolwiek. No praca naprawdę nie jest jakaś tam, wiesz, to nie jest rocket science, jak to mówią, i już można zarabiać fajne pieniądze i gdzieś tam te pieniądze odkładać i zacząć myśleć o inwestowaniu, nie wiem, w siebie, w edukację, pomyśleć o jakimś biznesie. Ciekawostka taka, to pewnie też słyszałeś na jednym z naszych spotkań, jak się pytamy, skąd się wywodzą jakby gdzieś tam inwestorzy z naszej społeczności i tak dalej, to dużo osób, które podnosi ręce, to są kto? No, sam jesteś ciekawy. No, no nie kojarzysz? No, często pada to pytanie i często dużo ludzi się zgłasza. Kierowcy ciężarówek, no po to. A, no rzeczywiście, a już wiem dlaczego, już jak z nimi rozmawiam, jak to się stało. A bo wiesz, no Radek, zacząłem słuchać podcastów, mam dużo czasu wolnego. A no właśnie, i tak to się zaczyna, nie? Wiesz, są fajne pieniądze, to jest fajna branża, wiesz, ludzie, nawet ja zrobiłem też prawo jazdy na ciężarówki w Polsce, więc jakby do tego nawiązuję, że jak skończyłem studia, przyjechałem tutaj, zrobiłem w międzyczasie prawo jazdy na ciężarówki i gdzieś tu zacząłem jeździć, ale nie na etacie właśnie, tylko jako podwykonawca dla różnych firm i tak dalej. No i się okazało, że ci kierowcy, wiesz, raz, że fajnie zarabiają, dwa, że mają wbrew pozorom sporo wolnego czasu, bo jak się jedzie, wiesz, 4 godziny do Londynu, no to, wiesz, poza dłubaniem w nosie coś trzeba robić przez te 4 godziny, nie? No i na Facebooku siedzą. Tak, no siedzi się na Facebooku może nie, bo to jest tak bardzo interaktywne, trzeba jednak gdzieś tam, wiesz, śledzić, a wtedy nie patrzysz na drogę, no co też nie jest jakby najmądrzejsze, ale wiesz, puszczasz sobie w tle jakiś tam filmik na YouTubie chociażby, niekoniecznie musisz go wizualnie oglądać, ale przynajmniej słuchasz, co tam się dzieje, czy tak jak mówisz, jakieś podcasty, jakieś audiobooki i ludzie, wiesz, mają dużo wolnego czasu i coś tam zaczyna im się w tych głowach układać i wiesz, i statystycznie naprawdę bardzo dużo ludzi jakby w naszej tutaj społeczności inwestorów w UK, to są właśnie kierowcy ciężarówek, wiesz, kierowcy autobusów i tego typu rzeczy. Mówię, fajne pieniądze, sporo czasu, można gdzieś tam się, wiesz, doszkolić, nazwijmy to online'owo, w czasie pracy, ja się śmiałem też, że to było tak, że wiesz, w pracy, jak jeździłem jeszcze jako kierowca, że płacą mi za czytanie książek, wiesz, oglądanie YouTube'a i tak dalej, no bo generalnie no, na tym polegała ta praca, tak, że jedziesz ileś godzin i sobie możesz odsłuchiwać różne ciekawe rzeczy i przy okazji ci za to płacą, więc fajnie. No i to nie jest, wiesz, to nie jest bardzo trudne, nie wiem, no prawo jazdy wiadomo, może nie każdy się do tego nadaje i tak dalej, ale różne inne jakieś tam skillsy czy aktywności można sobie naprawdę kwalifikacje podnieść od razu, wiesz, pierwszego dnia i naprawdę pracować tutaj za jakieś normalne pieniądze, nie? A ciekawostka, że ja, wiesz, odkąd zacząłem pracować jakby na swoim, to ja nawet za minimalną krajową nie pracuję, nie wiem, czy wiesz, tylko zawsze jako dyrektor spółki mam minimalną, tą podatkową, tak? Czyli próg podatkowy, w tym roku była podwyżka jej, 12,5 tysiąca funtów, także fajnie, no i tak to działa. Ale zdradzę ci, Darku, że tą podwyżkę możesz jeszcze bardziej podnieść. Nawet do 15 tysięcy są na to metody. No widzisz, no to tutaj to. Tylko zapraszam do mnie na blog. Ja już to opisywałem. Ja też z tego bardzo korzystam, bo blog jakiś tam generuje kieszonkowy, no i człowiek, wiadomo, niekiedy przekracza te progi, żeby nie złapać się na 40%, bo to boli. Bardzo boli. Każdy to czuje, co wchodzi w takie progi. Dlatego są metody na zwiększenie, więc polecam. Później podlinkuję, jak to zrobić, żeby mieć te 14, bo i nawet 15 tysięcy kwoty wolnej od podatków w UK. Jest to możliwe. Ja jeszcze tylko dodam tego, że mam taką teorię, że ludzie, którzy przybywają w jakimś tam, nie wiem, przykładowo na magazynach,
nie mają dostępu, nie wiem, tak ty mówisz, do jakichś tam inwestorów, do biznesmenów, no to oni po prostu są w takim zamkniętym gronie i tam ludzie się cieszą, jak dostaną kontrakt no, na jakieś tam, w jakiejś tam pracy i to myślę, tutaj jest ten problem, że oni nawet nie wiedzą, że można coś tam zdziałać. Tak off-topicowo. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Mam do ciebie pytanie. No to dawaj. Zacząłeś inwestować w nieruchomości. Jak to się stało? Co było impulsem? Skąd czerpiesz wiedzę, inspirację? Dlaczego nieruchomości? No nie, wiadomo, że popularne są na przykład nie, polskie restauracje, kurierzy. No sam mówisz, że jeździłeś na ciężarówkach. To dużo ludzi, jak dzisiaj jest tam, nie wiem, kurierami dla Amazona. No ty akurat wszedłeś w rynek nieruchomościowy. Jak to się stało? Przypadek? Wiesz co, nie, to nie był przypadek raczej, no tak jak wspomniałem, gdzieś tam miałem sporą taką przygodę, nazwijmy to, z budowlanką. Ja na budowie jestem mniej więcej od 12 roku życia, z ojcem dużo pracowałem, jeszcze w Polsce, gdzieś tam na zachodzie, nie wiem, Austria, Niemcy. No i wiesz, wiedziałem co, z czym co się je, przyjechałem do Anglii, też gdzieś tam zaczynałem w tym temacie, jakieś tam pierwsze małe firemki zakładałem. No i po prostu tak wiesz, wydawało mi się w pewnym momencie, że no kurczę, budowlaniec, no to kolejny krok to nieruchomości, tak, żeby je robić dla siebie, no co wiesz, nic bardziej mylnego oczywiście, bo sporo się trzeba, oprócz budowlanki jeszcze sporo innych rzeczy trzeba umieć, co też jakby życie zweryfikowało, ale myślę, że to wiesz, jakieś doświadczenie tam mi pomaga w tym jednak, wiesz, sporo rzeczy jestem w stanie sam, nie wiem, czy zaprojektować, tak, zobaczyć, nie wiem, dopilnować tych budowlańców, bo wiem, co robią, wiem mniej więcej, ile co kosztuje i tak dalej, także to na pewno pomaga, no i jakby, no tutaj no, życie wymusiło, tak, że w pewnym momencie padła decyzja, okej, okay, no przestańmy robić dla kogoś, zacznijmy robić te nieruchomości dla siebie, no i tak to się potoczyło. No w sumie tu masz rację, choć warto dodać, że też jest wielu budowlańców, że jednak nie inwestuje na rynku nieruchomości, czy to pod wynajem, czy pod flipy, no jakoś nie widzą w tym, nie wiem, albo celu, sensu, albo mają jakieś obawy, czy mógłbyś, nie wiem, coś tu zasugerować? Jakby ze strachu, no a strach wynika z braku wiedzy, tak? I jeżeli oni by wiedzieli, że faktycznie mogą dla siebie robić, no ja też gdzieś tam pewnie też nie wspomniałem o tym, też jakieś tam różne rzeczy online się zaczęły pojawiać, te powiedzmy 10 lat temu, czy jakieś tam pierwsze networkingi, wiesz, i no jak rozmawiasz z ludźmi, przebywasz w trochę innym środowisku, no to się dowiadujesz różnych ciekawych rzeczy i próbujesz gdzieś to przeszczepić do siebie, nie, czy to do biznesu, wiesz, i no i myślę, że stąd jakby to się wzięło i chęć jakby, chęć czy ambicja robienia czegoś więcej po prostu niż wszyscy, nie? Tak mi się wydaje, że to jakby w tym kierunku zmierza, że jeżeli masz jakąś ambicję i chcesz zrobić coś więcej, no to nawet robiąc to, co robisz, zawsze szukasz czegoś, wiesz, czegoś nowego, jakiegoś, wiesz, lepszego rozwiązania, czy wyzwania, jak to się mówi. Lepszego, tak, lepszego spożytkowania twojego czasu, nawet w tym, co robisz, ale chociażby właśnie, żeby, wiesz, przestać to robić dla kogoś, a zacząć to robić dla siebie, nie? Ci, co śledzą się na Facebooku, zgaduję, że część ludzi, którzy nas ogląda, to znacie, to no wie, że już tam masz kilka takich ambitnych projektów za sobą, czy to spotkania polskich inwestorów, jak InvestCam, czy ostatnio najnowszy nabytek, to całe w różnych miastach, co tam spotykają się polscy inwestorzy, co organizujesz na przykład Wakefield, i robisz szkolenia z nieruchomości, jak inwestować na rynku nieruchomościowym. No i dosyć sporo zrobiłeś tych inwestycji. Więc jak to jest, że właśnie, że tobie się udaje? Jak uważasz, że co jest taką domeną, że udaje się tobie odnosić sukces? No wiadomo, już jesteś dłużej na rynku niż 2 lata, nie? Takie magiczne no, pierwsze 2 lata. Zdecydowanie dłużej. Około 7 lat, jak tak liczyliśmy ostatnio, wiesz, to tak to wychodzi, wiesz, czas leci i się go nie liczy, a potem jak się tak cofniesz trochę pamięcią, no to trochę czasu już upłynęło. Wiesz co, myślę, że konsekwencja, konsekwentne dążenie, wiesz, do celu, konsekwentne robienie tego, czego, wiesz, co się chce robić, w czym się jest dobrym i skupianie się na tym, myślę, że to jest to, znam gdzieś, czy poznałem sporo osób, które, wiesz, robią jedno, za chwilę robią coś innego, potem coś przeskakują, wiesz, jest na coś moda, to teraz wszyscy nagle, wiesz, robią to, na co jest moda i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tutaj nieruchomości akurat są o tyle fajne,
i fundamentalne, jakby jeśli chodzi o inwestowanie, że jeżeli po prostu weźmiesz się za nie, no to naprawdę, naprawdę bardzo trudno jest zrobić coś źle, tak? A nawet jeżeli zrobisz coś źle, no to powiedzmy rynek czy czas skoryguje to po jakimś, wiesz, po kilku latach i się okazuje, że nieruchomość, którą kupiłeś na przykład za drogo, no to wiesz, ze względu na szalejącą inflację i tak dalej, to jednak się okaże, że 20 lat jakby w przyszłości i tak na tym zarobiłeś i tak, nie? Więc ja nie znam osobiście inwestora w nieruchomości, który narzeka, że nie wiem, 20 lat temu kupił nieruchomość za drogo, nie? Bo czas jakby to wszystko gdzieś, wiesz, wymazuje te błędy. No i myślę, że tak, no, skupić się na tym, po prostu trzymać się jakby wyznaczonego celu i codziennie jakby jeden krok robić, kurczę, chociażby, żeby cię przybliżał do tego, co robisz, żeby twoje życie jakby, nie wiem, było skoncentrowane wokół tego biznesu bardziej niż, wiesz, żeby się rozpraszać na jakieś różne inne dziwne rzeczy, nie? No rzeczywiście, no wiadomo, że jak już jesteś konsekwentny w tym, co robisz, a wybrałeś nieruchomości, to już po tych 7 latach, no to już tu masz już znaczne doświadczenie. Mamy kilka tutaj pytań, widzę. Ludzie się pytają o flipa. Widzę, że tutaj mamy zapytanie od Przemka. Panowie, czy możecie opisać, na czym polega zakup nieruchomości na flip? Aha, no niektórzy mogą nie wiedzieć, o co tu chodzi, jakbyś mógł jako spec, bo zrobiłeś tam tych parę flipów. No znaczy nie, właśnie nie zrobiłem. Nie? My wszystko, co kupujemy, zostawiamy sobie na wynajem. Michał zrobił przypadkowego flipa, aczkolwiek no idziemy w tym kierunku, bo mamy sporo zapytań od inwestorów, bo flip, no flipa bardzo prosto się tłumaczy, tak? Jak my próbujemy wytłumaczyć ludziom, jak działa jak inwestowanie z takiego punktu widzenia bardziej no, inwestora, tak, lewarowanie się i tak dalej, ciężko jest jakby przełożyć to na zwroty, jak te zwroty się liczy, wiesz, każdy ma inną definicję i tak dalej. A flipy są proste, no bo po prostu kupujesz tanio, tanio robisz i drogo sprzedajesz, tak, i twoim zyskiem jest różnica po prostu, wiesz, ceny sprzedaży od ceny zakupu minus jakieś koszty i tak dalej, więc bardzo łatwo to policzyć i też zaczynamy jakby iść w tym kierunku. No generalnie o nieruchomościach myślę, że nie skupiamy się na nieruchomościach, my robimy taki webinar comiesięczny, darmowy dla ludzi, którzy chcą posłuchać, tam można zadać nam pytania, tam możesz Radek linka też wkleić, bo ci podesłałem, najbliższy taki webinar mamy w środę, jak ktoś by chciał posłuchać. Ja już tu możemy rozwinąć ten temat, więc ja tutaj, wiesz, no nie będę się wypowiadał za bardzo o tych flipach, bo ja nie lubię mówić o rzeczach, na których się nie znam i nie udaję, wiesz, że się znam na czym się nie znam. Ja już. Trochę wiedzy liznęliśmy jakby od, powiedzmy, znajomych inwestorów i tak dalej, no i od strony takiej, powiedzmy, z punktu widzenia budowlańca, no to jak najbardziej, tak, ale już jak i w takie sprawy, wiesz, jak później homestaging i tak dalej, no to już są takie rzeczy, którym się nie zajmowaliśmy wręcz, bo nie musieliśmy i też będziemy się musieli tego nauczyć pewnie, jeżeli pójdziemy w tym kierunku właśnie. Ja już wrzucam tego linka, tutaj mi, o jest, już mam, momencik, ja tylko ten link wrzucę, i tutaj z Facebooka automatycznie Facebook robi własnego linka, już jest, w komentarzach wrzucony, super. No więc tam możecie nas zapytać jakby typowo o nieruchomości, ale tak jak mówię, my bardziej się skupiamy na wynajmie, wszystko co kupujemy, przerabiamy, remontujemy, dzielimy na mniejsze i tak dalej, zostawiamy sobie poprzez refinansowanie jakby w naszym portfolio, jako Montis Property Group, to wszystko jakby pod jedną marką trzymamy, no i żyjemy generalnie z czynszów z najmu. Ja dodam teraz, póki mamy tam parę osób oglądających, bo wiadomo, ludzie wchodzą, wychodzą, przygotowaliśmy specjalny bonus jako na zachętę i w podzięce za to, że w sobotę wieczorem oglądacie nas, a nie jakiś wspaniały serial. Jak no, ktoś. Serial tak. To akurat, wiesz, serial można obejrzeć kiedykolwiek, nie? Ale bardziej tutaj myślę, konkurowaliśmy, wiesz, z wieczornymi wypadami w sobotę, tak. Gdzieś tam tylko do pubu i tak dalej. To jest konkurencja na dzisiaj. Tak. Dlatego jak ktoś, ja zrozumiem, jak ktoś będzie już od razu musiał gdzieś uciec, różnie to bywa, to niech tylko pisze w komentarzu bonus, to mu podeślemy specjalnego linka do super oferty, do czegoś wyjątkowego ode mnie jest przygotowane i od Darka. Tak, i tutaj będę miał kolejne do ciebie pytanie. To już będzie tak. Zakładam, że większość ludzi, którzy nas tutaj słucha, no jest wciąż na etacie.
najprawdopodobniej chcieliby zacząć jakiś biznes. Ponieważ już działasz już jakiś czas na tym rynku, to co byś takim osobom poradził? Oj, to szerokie pytanie. Co ja bym poradził? Pod tym względem, żeby to było najbardziej skuteczne. Wiadomo, no, czytaj książki, chodź na jakieś networkingi, rozmawiaj z innymi przedsiębiorcami. A co ty byś, choć z twojego punktu widzenia, nie? Co uważasz takiego istotnego? Wiesz co, no ja myślę, że no research trzeba zrobić, tak? Przede wszystkim kto co chce robić, a nie to, co wiesz, się komuś wydaje, że to jest fajny biznes, tak? Bo jest dużo fajnych biznesów, nie wiem, kurczę, nic mi nie przychodzi do głowy teraz, tak? Ale coś, na czym wiesz, ja się na przykład kompletnie nie znam, musiałbym się czegoś uczyć od zera. Mało tego, pewnie bym tego nie lubił, nie wiem, o, tak jak powiedziałeś, restauracja, tak? Nie wiem, zrobienie polskiej restauracji. No fajnie, no ja słyszałem, że większość ludzi ma takie marzenie, nie? Nie wiem, czy słyszałeś o takim powiedzeniu, że sporo, bardzo duży, nie wiem, odsetek ludzkości ma takie marzenie, żeby kiedyś poprowadzić swoją restaurację. Słyszałeś o czymś takim? Nie, nie słyszałem. Znaczy ja mnie przeraża po prostu prowadzenie restauracji. No właśnie, a właśnie takie pytanie dziś było, wiesz, w statystykach, że to jest jeden z biznesów, który większość populacji po prostu marzy, żeby prowadzić coś takiego, nie? Więc dla mnie to jest po prostu jakiś kosmos, bo gastronomia jest tak trudnym biznesem, po prostu, wiesz, wymagania i w ogóle, wiesz, klienci, no po prostu... No masakra, nie? Nie wyobrażam sobie. A jednak większość ludzi, wiesz, marzy o prowadzeniu swojej restauracji, więc no może trzeba trochę siły jakby, wiesz, mierzyć na zamiary i jednak skupić się na czymś takim faktycznie, nie wiem, co lubimy chociażby. No ja nie wiem, ja lubię jeść, tak, jeśli chodzi o restaurację, ale już jakby od drugiej strony to niekoniecznie, żeby to przygotowywać szybko. Także ciężki temat dla mnie, więc myślę po prostu, wiesz, dużo osób zaczyna od swojego, nie wiem, hobby, jakiejś pasji i tak dalej i to przekuwa w biznes, nie? To też jest jakby fajna droga, żeby sobie gdzieś rozpocząć jakąś działalność, nie wiem, na kilka godzin dziennie poświęcić, wiesz, po pracy na etacie, wieczorem, coś tam w internecie, dużo rzeczy można w internecie, wiesz, zrobić, znaleźć, wręcz się wyszkolić, no na YouTubie, wiesz, kursy, szkolenia po prostu ze wszystkiego darmowe, no tylko trzeba chcieć i sięgnąć po to, nie? Gdzieś się ukierunkować, wiesz, być coraz lepszy w tym, co się robi, wyspecjalizować się w czymś, no i w pewnym momencie po prostu przekuć to jakoś w biznes, a jeżeli nie bezpośrednio w biznes, no to w jakieś narzędzie, nie wiem, do pozyskiwania chociażby, wiesz, kontaktów innych biznesowych i tak dalej. No tak mi się wydaje, że to jest takie rozsądne podejście, żeby od razu się gdzieś tam nie rzucać na głęboką wodę, nie? Ja myślę, tam wyłapałem słowo klucz u ciebie, hobby. Wiele ludzi się nie zdaje, że na początku biznes, no to jest siedzenie po 24 godziny na dobę przez 7 dni. I jak ktoś ma robić to tylko hobby, biznes... I to jest hobby tak naprawdę, bo nie zarabiasz. Ale jak ktoś, wyobraź sobie, ma robić tak przez, nie wiem, 24 godziny na dobę i robisz to tylko dla kasy, ja przypuszczam, że taki człowiek może się szybko wypalić. Po paru miesiącach stwierdzi, ja to pierniczę, już mam dosyć. Dokładnie. Ja myślę, że to dokładnie. Tak było. Więc można, wiesz, można w drugą stronę jakby na to spojrzeć, że dla nas jakby inwestowanie w nieruchomości, nie wiem, gromadzenie jakieś tam, wiesz, budowanie portfolio, no to można to nazwać, że to jest hobby, tak? My lubimy to robić, nauczyliśmy się tego, wiesz, sprawia nam to przyjemność, no nie męczymy się z tym za bardzo, wiadomo, że są różne jakieś tam problematyczne sytuacje czasami i tak dalej, no ale to wiesz, masz problem, czy tam wyzwanie rozwiązujesz i za tydzień zapominasz i nie było, jedziesz dalej, nie? A gdybyśmy, wiesz, nie do końca to lubili, musieli się z tym męczyć, jak z tą jakby restauracją, no to podejrzewam, że szybko byśmy to rzucili, nie? Więc jakby też trzeba spojrzeć na to z tej perspektywy. No dobrze, mamy pytanie, bo tutaj widzę, ktoś już zadał. Justyna pyta, w których miastach jest dobrze inwestować w nieruchomości według ciebie? Czy masz taką wiedzę na ten temat? Oj, bardzo szerokie pytanie. Znaczy rozumiem, że pytanie jest tutaj o UK, tak? No raczej tutaj rozmawiamy o UK. No, wiesz co, to może znowu będę odsyłał do tego webinaru, bo to jest takie, wiesz, można się rozwodzić tutaj nieskończoność, ale tak w skrócie, no to jakby zależy co to za typ inwestycji ma być, tak? Jeżeli to mają być flipy, no to tutaj rynek jakby wygląda tak, że im bardziej na południe, tym te flipy są lepsze, tak? Jest wyższy zwrot, jakby z inwestycji można większą wartość po prostu wygenerować z jakiegoś tam projektu, a im bardziej na północ, no to tym bardziej się opłaca wynajem, są lepsze zwroty z wynajmu, a znowu mniejsze zyski na flipach. No i
Kurczę, no pytanie teraz tak, jaki ma być twój rynek, tak? Nie wiem, czy to mają być studenci, czy to mają być pracownicy, czy to mają być jak coś tam, wiesz, professionals, czy wręcz strategie typu, wiesz, wynajem krótkoterminowy, no to już bardziej w nieruchomościach turystycznych i tak dalej. No to trzeba tu po prostu specjalizacja, nie? Więc ciężko odpowiedzieć jakby, no nie wiem, w kilku kurczę słowach, że to miasto jest super, nie wiem, Manchester jest super, bo coś tam, Leeds jest super, bo coś tam. No każde miasto jest, ma jakby swoją specyfikę i swój lokalny rynek. No, Manchester jest fajnym miastem do inwestowania ogólnie, bo tam się sporo dzieje, wiesz, to tak naprawdę jest taki drugi Londyn, a ceny są jeszcze tutaj jakby nasze północne, więc jeżeli ktoś, nie wiem, jest bardziej z południa i ciężko mu tam wejść na rynek, wbić się na ten rynek nieruchomości ze względu na zaporowe ceny, no to ja polecam Manchester tutaj na północy, czy Liverpool, chociaż Liverpool już ma taką troszkę gorszą opinię, tam jednak jest dużo patologii, takich patologicznych dzielnic, tam kancilowskich i tak dalej, no ale ludzie też tam inwestują, tak, radzą sobie, więc no nie mogę powiedzieć, że gdzieś jest, wiesz, kiepskie miejsce do inwestowania, bo ktoś zaraz powie, wiesz, zrobi kontrę, powie hola hola, ale ja tam inwestuję, nie wiem, mam tam portfolio 100 nieruchomości i fajnie to działa, więc wiesz, bardzo ciężko jakby to, o, inaczej, na konkretnym przykładzie powiem, tak, ja mieszkałem dość długo w Bradford, nie inwestowałem, bo mi się ten rynek w ogóle nie podobał, miałem kilka nieruchomości w podnajmie, no i też jakby mi się ktoś zapytał, w którym mieście nie inwestować, to ja bym powiedział, absolutnie omijaj Bradford, no ale znowu, z drugiej strony, sam znam osoby, które sobie tam radzą, wiesz, obrały troszkę inną strategię i też działają i też się da, nie, więc no... Takie szukanie miasta na siłę, kurczę, wiesz, żeby po prostu, o, bo tam jest, to jest super miasto, a wszystkie inne są do dupy, albo coś takiego, no to nie tak działa, nie? Po prostu trzeba, wiesz, nawet we własnym mieście, wiesz, pod nosem swoim można znaleźć jakieś tam mniejszych nieruchomościach po prostu odpowiednią strategię do tego miasta, do tej miejscowości, do tego miejsca specyficznego i po prostu się wyspecjalizować i na pewno to będzie działać. Myślę, że to jest to najbardziej miała chyba na myśli, tak zgaduję, gdzie jest najtaniej albo gdzie jest najwyższa stopa zwrotu. No może tak, ale to znowu nie przekłada się w ogóle na to, czy to będzie dobra inwestycja, czy będzie kiepska inwestycja, nie? Bo cena to jest jeden z czynników tylko tak naprawdę. Bardzo szerokie pytanie. Mamy kolejne. Jak znaleźć ekipę remontową? Jak robić selekcję? Temat rzeka. Można temat książkę rzeka, napisać. Temat rzeka. No, to jest ciężki temat. Po prostu tutaj, nie wiem, relacje, polecenia. Wiesz, nawet jak z polecenia ktoś ci zrobi, kurczę, wiesz, ma kiepski czy gorszy dzień budowlany, jest też tam w stanie zawalić pewne rzeczy, no tutaj to jest po prostu, no trzeba mieć nerwy, cierpliwość do budowlańców, tak jak mówię, ja trochę mam tam pojęcia, więc pewne rzeczy jestem w stanie, nie wiem, skorygować, podpowiedzieć budowlańcom, wiesz, a jak ktoś w ogóle jakby się na tym nie zna, no to trzeba zaufać temu budowlańcowi albo mieć, nie wiem, znajomego budowlańca, takiego dobrego przyjaciela, który coś podpowie w sprawie z innym budowlańcem. To jest tutaj, to jest taki, wiesz, no ciężki temat, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, właśnie te ekipy budowlane, ciągle brakuje dobrych pracowników, solidnych, wiesz, ja tutaj prowadziliśmy ze wspólnikiem jeszcze przed tymi nieruchomościami właśnie taką, nazwijmy to, małą firmę budowlaną, no i przez nasze ręce, że tak powiem, przewinęło się kilkuset pracowników i wiesz, sami fachowcy, jeden lepszy od drugiego, a generalnie większość tych ludzi to się do niczego nie nadawała, no i wiesz, no i przy takiej ilości ludzi, no to wiesz, ciężko powiedzieć, z czego to wynikało, nie? Czy oni, nie wiem, byli słabo opłacani? No też nie, bo myśmy w sumie dobrze płacili, nie? I ciężko powiedzieć, wiesz, no to ludzie, zawsze czynnik ludzki w tego typu rzeczach, to jest ciężki temat tutaj, nie? Więc myślę, relacje, wiesz, polecenia od innych osób, jak ktoś jest zadowolony, wiesz, że jacyś tam budowlańcy zrobili mu 10. projekt i wszystko wyszło super. Też nie wszystko super zawsze wychodzi, tak? Zawsze są tam jakieś potknięcia, nieporozumienia, zawsze jakieś tam różne kwiatki wychodzą na nieruchomości, sam wiesz, robisz teraz remont, to wiesz, ilu rzeczy się nie spodziewałeś, co tam wyjdzie, nie? Na tym remoncie, więc wiesz, budowlaniec też tego nie przewidzi, ty tego nie przewidzisz, architekt tego nie przewidzi. No i potem wiesz, kwestia jakby dogadania się, żeby to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi, tak? Żebyś i ty jako inwestor był zadowolony, no i żeby budowlaniec był zadowolony, żeby się nie okazało, że robił coś za darmo, nie? Ja myślę, że to kwestia też doświadczenia. Z biegiem czasu człowiek już pewne rzeczy inaczej widzi, pojmuje, rozumie. No dokładnie. Dobra, mamy kolejne pytanie. Tutaj ktoś chce, jak to się mówi, twoje ego naruszyć. Darku, nie bądź taki skromny, jesteś liderem w nieruchomościach. Laura napisała. Tak, myślę, że jej się należą tokeny za to. I tutaj mamy pytanie od Dariusza, stałego bywalcy networkingu.
Inwestujesz już ponad 7 lat. Kiedy przestaniesz inwestować i pójdziesz w końcu na emeryturę? Wiesz co, no ja już jestem na emeryturze, tak? Ja tak się śmieję, że ja dorabiam sobie do emerytury, bo generalnie w zasadzie to nie musiałbym już inwestować, ale wiesz, no lubię to, mówię, to jest, wiesz, jakby hobby, a hobby działa tak, że wiesz, do hobby czasami się dopłaca, nie? No to ja w tej chwili do tego hobby dopłacam jakby swoim czasem, który poświęcam, i wiesz, i sprawia mi to jakąś tam przyjemność, dodawanie wartości do jakichś rzeczy, wiesz, zrobienie czegoś fajnego z czegoś, co wcześniej nie było fajne. I przy okazji, wiesz, poznanie fajnych, ciekawych ludzi, zrobienie czegoś razem, wspólnie, i to mnie kręci, wiesz, i ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, no, jak mi się przestanie chcieć, no to przestanę inwestować, tak, na razie jeszcze mi się chce, wiesz, do 40 jeszcze mam kawałek, także myślę, że jeszcze kilka lat pociągnę, i wiesz, prawda jest taka, że no ja jestem dość aktywnym człowiekiem, więc nie usiedzę w miejscu gdzieś tam, wiesz, na plaży, jak latam do Tajlandii nawet, to wiesz, to ja na plaży przez 3 tygodnie to spędzam pół godziny, bo generalnie mnie to nudzi i w ogóle, wiesz, mnie to nie kręci, wolę gdzieś tam, wiesz, pojeździć, pozwiedzać, odwiedzić inwestycje albo coś takiego, no i wiesz, dopóki mi się chce, to robię, no, przestanie mi się chcieć, no to przestanę to robić przynajmniej w takim wymiarze jak teraz, tak, może się skupimy, nie wiem, na pomaganiu innym inwestorom, wiesz, jak jakiś kapitał większy uda nam się zgromadzić, po prostu, nie wiem, rękoma innych inwestorów robić jakieś projekty, a gdzieś tam, nie wiem, pomagać, doradzać, wiesz, dawać jakiś kapitał może na wspólne inwestycje i tak dalej, także to podejrzewam, że się nigdy nie skończy, nie? Tylko po prostu jakby zaangażowanie trochę może się zmienić. Ja dodam, że ktoś kiedyś mądrzejszy od nas wszystkich razem wziętych powiedział: zacznij robić to, co kochasz, to, co cię pasjonuje, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Dokładnie, dokładnie. I tyle tak. w temat. A tutaj wracając jeszcze tam, Laura, tak, wiesz, ktoś jest liderem, ktoś nie jest liderem, wiesz, to nie o to chodzi, tak, żeby się, nie wiem, prześcigiwać z kimś, kto ma, nie wiem, większe portfolio, czy więcej tych nieruchomości, czy mniej, no to jest, wiesz, po prostu konsekwentnie, jeżeli to robisz, to wiesz, ja 7 lat temu nie wyobrażałem sobie, że dzisiaj będziemy mieli takie portfolio, jakie mamy, wiesz, że będziemy mieli tylu znajomych, że uda nam się taką fantastyczną społeczność zbudować, wiesz, że będziemy mieli tylu inwestorów, którzy z nami działają i nam pomagają. No, ale jak to robimy przez te 7 lat, to po prostu samo się dzieje, nie? To nie jest tak, że myśmy sobie wymyślili 7 lat temu, o, że dzisiaj będziemy mieli, wiesz, tak jak się czasami mówi, o, określ sobie cel, co tam będziesz robił za 7 lat. No, trochę taki, wiesz, trochę taka zgaduj zgadula, nie? Ale jak robisz coś konsekwentnie, no to mi się wydaje, że to po prostu gdzieś tam w tle się dzieje i nie chodzi tutaj o skupianie się na tym, żeby mieć, nie wiem, jak najwięcej, jak najszybciej i tak dalej, tylko po prostu konsekwentnie robić swoje i myślę, że to jest dobra rada, nie? Żeby iść w tym kierunku. Wiesz co, Radek, nie słyszę cię. Coś się zepsuło. Nie słyszę cię. Nie wiem, czy mnie słychać, ale ciebie nie słyszę w ogóle. A nic tu nie ruszałem. Nie wiem, a inni cię słyszą? O, widzisz, nie słychać. Mnie słychać, Radek, to coś u ciebie jest. Może spróbuj wyjąć ten mikrofon, jakby jeszcze raz go gdzieś tam zainstalować. Albo ten drugi, miałeś tam jakiś drugi mikrofon. Albo ręcznie gdzieś tam coś wyciszyłeś, może jakiś miód ci się wcisnął, wiesz, jakaś kombinacja klawiszy albo coś. Właśnie, o, to. No. No nie, nic, jeszcze nic.
Kable myszy zjadły, no. Pewnie tak. Radek, nie ściemniaj, bo tylko ustami ruszasz. No, mów coś w końcu. Wypnij mikrofon i włóż jeszcze raz, albo ten drugi spróbuj. Okej, no to żeby nie było nudno, to nie wiem, rzućcie jakieś pytanie tutaj, ja też to widzę, odczytuję. Na Facebooku widzę te wszystkie pytania, które się pojawiają, no to może coś odpowiem, jak macie jakieś pytanie. O, o, to jest dobra rada w sumie, żeby Radek pisał na kartce. Gdzieś tu mi mignęło jakieś pytanie o HMO, ale go nie widzę na... O, czekaj, teraz mi się tutaj pojawiło. Ilona się pyta. Wiesz co, Ilona, możesz sprawdzić. Najlepiej, nie wiem, popytać lokalnych inwestorów gdzieś na lokalnych spotkaniach networkingowych. No i w Cancilu się dopytać, tak? Bo są różne typy tych licencji HMO. Jest ten National Licensing, jest Selective Licensing, to jest taki dość długi temat, ludzie nie rozróżniają często licencji HMO, planningu HMO, to są dwa różne jakby departamenty w ogóle i jeszcze oprócz tego jest jakiś tam environmental dział w Cancilu, który się tym może zajmować, więc to wszystko po prostu, no że dobrym źródłem informacji mogą być lokalni inwestorzy na lokalnym rynku, w lokalnym mieście, bo to się bardzo, bardzo różni w różnych miastach czy w różnych miejscach w UK. No właśnie, tutaj, no to zakazane, no nie ma czegoś takiego, bardziej jakieś, czy to planning trzeba pełny przeprowadzić, żeby móc zrobić takie HMO. Znowu zapraszam na webinar, gdzie tam tego typu właśnie bardzo szczegółowe rzeczy, jeśli chodzi o nieruchomości, sobie omawiamy. No i jak tam, Radek, jesteś u nas już? Jesteś z nami? Wiesz co, no to jeżeli podpiąłeś drugi mikrofon i nie działa, to mi się wydaje, że coś software'owo jest nie tak. Gdzieś tam może coś wyciszyłeś, kliknąłeś przypadkiem, raczej bym tam się doszukiwał jakiegoś problemu. Bo jeżeli drugi mikrofon nie działa i nie wiem, i trzeci nie działa, no to raczej coś bardziej, nie wiem, laptop, komputer albo właśnie coś software'owo. Mirek się pyta, o czekaj, tu mi umknęło pytanie. Czy przy pracy na etacie mogę pociągnąć ten temat dalej? Wiesz co, Mirku, pewnie, że możesz. Tutaj kwestia jakby no tego dodatkowego dochodu do opodatkowania, tak? To jest jakby tu duży problem, więc ludzie się decydują, żeby to robić, albo wręcz zrezygnować z etatu w którymś momencie, albo po prostu zacząć robić to na spółkę, żeby tego dochodu za bardzo sobie nie podnosić. Problemem jest zdolność kredytowa. Nie, problemem nie jest zdolność kredytowa, bo w Anglii nie ma czegoś takiego jak zdolność kredytowa. Zdolność kredytowa jest jakby tylko w przypadku zakupowania nieruchomości dla siebie, na własny użytek, dla mieszkania z rodziną i tak dalej. W żadnym innym przypadku nie ma czegoś takiego jak zdolność kredytowa, więc twoje dochody nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Trzeba mieć tam oczywiście jakieś minimalne dochody, ale bardziej banki czy rzeczoznawcy, no banki w tym momencie, tak, patrzą na ciebie jako osoba, landlord, inwestor, czy masz doświadczenie, jakie projekty zrobiłeś i jaki masz, nie wiem, depozyt, wkład własny, bank sobie przelicza ryzyko, no i przede wszystkim nieruchomość, jaką kupujesz, czy ona będzie jakby generowała niejako tą zdolność, więc tutaj pytania po prostu do brokera bardziej. Czyli na przykład doradka.
Radku, ja ciebie ciągle nie słyszę. Nie wiem, czekaj, jak tam reszta. No, Darek tu podpowiada, żeby może zrestartować całego live'a. Czasami ucieka audio. No, to może być dobry pomysł. Spróbuj może po prostu odświeżyć, bo mnie nie wywaliło ostatnio z tego live'a, jak odświeżałeś, więc może reszty też nie wywali, a może faktycznie coś pomoże. Nie słychać teraz. Halo. O! No, teraz słychać. Zrobi ponowne łączenie. No widzisz? No jest okej. Okay. No to coś po prostu coś tam Ale software'owo wykrzaczyło. coś tu gdzieś nie działa. No jest okej, okay. Ja cię słyszę teraz. Już sprawdzam. Czy mnie widać w ogóle? No widać cię, ja ciebie widzę i ciebie słyszę. A ty? Jest problem z połączeniem. No. Widzę cię znowu, słychać Jestem? mnie? Jestem? No Jestem? widzę cię i Super. cię słyszę. To coś tutaj nie działa, system. Teraz podwójnie sam siebie słyszę. I coś u mnie nawaliło, ale nie mam bladego pojęcia, co No to z jest. reguły to u hosta coś tam się dzieje, nie? Że wiesz. Może jest jakiś spec od internetu, dlaczego sam siebie słyszę? Okej, okay, widać i słychać, więc. Dobra, jedziemy dalej z koksem. Wiesz co, tam było jeszcze pytanie, to ja może się odniosę. Ktoś tam się pytał, czy Dokończ. dostosowaliśmy nasze nieruchomości do nowych wymogów HMO. Więc taki trik, tak, dostosowaliśmy tam, gdzie mieliśmy jakby ilość osób, która przekraczała nowe wymagania licencyjne, po prostu musieliśmy się tych osób pozbyć. Więc jak one się wyprowadziły, to już nikt inny się nie wprowadził i spełniamy jakby ten wymóg, że jest do 4 osób, tak, i nie musimy mieć licencji. Więc to, no niestety, te nowe przepisy spowodowały to, że w domach, gdzie mieliśmy po 5 pokoi, teraz mamy po 4 pokoje wynajmowane. Jeden stoi, powiedzmy, pusty. No, nie będę się jakby rozwodził, co tam stoi w tym pokoju zamiast tych najemców, ale najemcy już tam nie ma w tym pokoju. Okej, okay. Ja mam kolejne pytanie. No to dawaj. Organizujesz spotkania polskich inwestorów w ramach SPIN, głównie w Wakefield, z tego co pamiętam, jak i jeszcze w innych miastach w Wielkiej Brytanii. Jakbyś się odniósł do ludzi, którzy mówią, że to strata czasu przychodzić na takie spotkania, bo najczęściej każdy coś próbuje sprzedać. Wiesz co? No organizujemy, tak? Więc tutaj nie ma się jakby za bardzo co na tym rozwodzić. No my z Michałem prowadzimy oddział w Leeds. Oprócz tego jest jeszcze 8 innych oddziałów w różnych miastach. Nie wiem, Glasgow, Manchester, Liverpool, co my tam jeszcze mamy? Birmingham, Bedford teraz otworzyliśmy oddział. No i dzieje się, wiesz, oddziałów przybywa, coraz więcej osób chętnych jest do prowadzenia tego typu spotkań. Gdzieś tam będzie Londyn, gdzieś tam będą okolice Bristolu, pewnie się zapowiada. Teraz otwieramy Newcastle. I sobie siedzi w domu przed telewizorem, lepiej wykorzystuje ten czas i nic nie robi i będzie tak siedział, jakby wiesz, no, całe życie. A jeżeli ktoś twierdzi, że to ma, jakby wiesz, realną wartość, wybrać się, nie wiem, na takie spotkanie, poznać inne osoby, poznać, nie wiem, inny punkt widzenia, poprzez, nie wiem, tak. Cokolwiek ktoś nie myśli, no to w swojej nie ma racji i tutaj nie ma siły przekonywać. Po prostu trzeba przyjść, zobaczyć, jak to wygląda. Pewnie tak jak mówię, pojawia się tam sposób, które chcą, próbują wręcz, ale żeby budować jakieś tam długotrwałe relacje, no to tak nie działa.
Pan spotkania chodzi, wiesz, wychodzimy od siedma, bo je tam organizujemy i różne inne też spotkania i po prostu ktoś to przychodzi, po prostu winie, nie coś sprzedać, wiesz, raz, drugi, trzeci, no to albo przestaje przychodzić, albo nie wiem, albo w zasadzie nie ma z kim gadać, bo chodzi na takie spotkania, chodzi o budowanie relacji jakichś tam biznesowych, a wszystko, cała magia się dzieje jakby po tych spotkaniach, tak, tak zwany follow-up, co tam z ludźmi można jakby zdziałać. I potem prywatnie się umawiają jakieś kawy i inne skampy, żeby dopinać różnych ciekawych rzeczy i robić jakieś wspólne rzeczy, czy ciekawe projekty. Więc no, każdy robi coś innego. Wiesz co, Radku, nie wiem, zniknąłeś mi tutaj nagle, teraz. Jesteś tam? No ja jestem. Radek tu jakieś bonusy rozdaje. Jest jakiś problem z połączeniem to przez platformę BeLive i chyba tego Facebooka. No jesteś, wróciłeś. Jesteś, nie wiem, czy było mnie słychać. Bardzo, bardzo słabo, ale nie wiem, czy to tylko ja cię tak słabo słyszałem, czy wszyscy. Coś dzisiaj ten Facebook nawala. No, coś nawala, coś nawala. Widzę tutaj ktoś, Laura pisze, super, są te spotkania, dużo wartości można wynieść. Jak ktoś przychodzi w jakimś konkretnym celu, to na pewno wyciągnie z niego wartość. Dokładnie, no trzeba wiedzieć, po co się idzie na takie spotkanie, tak? Często spotykam się, nie wiem, pewnie też się spotkałeś z takimi komentarzami, tak, że ktoś był na szkoleniu spin czy na tym, no to nie są absolutnie żadne szkolenia, bo szkolenie, to jest, wiesz, my robimy szkolenie dwudniowe i tam pierzemy ludziom mózgi przez dwa dni, takie bardziej warsztaty i tak dalej, no to jest szkolenie, nie? A tutaj to jest, wiesz, luźna pogadanka, przychodzi jakiś ekspert z jakiejś dziedziny, wiesz, nie wiem, księgowy, prawnik czy coś i mówi jakieś fajne ciekawostki. Generalnie chodzi o to, żeby był jakiś temat do rozmowy później w kuluarach, tak? Czy jakaś, nie wiem, historia inwestora, jakiś case study, jakiś success story, bo to bardziej o to chodzi, tak? To nie ma być szkolenie, to nie jest szkolenie i to nie ma być szkolenie, bo to nie tak ma działać, tak? To ma być networking, tam ludzie mają przyjść się, spotkać, poznać. Generalnie więcej czasu powinno być poświęcone na rozmowy jakby w kuluarach niż na te prezentacje, nie? Bo to o to chodzi, a część ludzi tak naprawdę nie do końca to rozumie, nie? Wiesz, czasami jak jest, wiesz, inny prelegent, nie z tematyki nieruchomości, no to przychodzi mniej osób, a bo jest nieciekawy temat, jakby nieciekawy, nie wiem, nieciekawa prelekcja, tak? No ale to nie o to chodzi, bo tam macie, nie przychodzisz na tą prelekcję, czy wiesz, na te wykłady, bo to można sobie gdzieś na YouTubie obejrzeć, tak naprawdę, koniec końców, tylko się przychodzi po to, wiesz, bo przychodzą inni ludzie, żeby się spotkać, pogadać przy piwku, wiesz. Taki temat prelekcji to jest tylko taki zapychacz, tak? Żeby było gdzieś tam o czym pogadać przy tym piwie tak naprawdę i na luzie, nie? Bo to przynajmniej tak to powinno wyglądać. Mamy pytanie od Aleksandry. Czy mieszkając w Londynie lepiej jest zacząć inwestować od zakupu residential czy buy to let? Oj. Wiem, już 1000 razy na to odpowiem. Wiesz co, Aleksandra, zależy, tak? Zależy, co ty chcesz robić, jaką masz strategię, nie wiem, co chcesz robić dalej. To jest ciężko tak odpowiedzieć, wiesz, na tak ogólne pytanie. To po prostu właśnie o to chodzi, że trzeba gdzieś się wybrać na jakieś spotkanie, pogadać z kimś, wiesz, wyrobić sobie jakąś opinię, co ty chcesz robić i no nie wiem, no ja nie podejmuję się odpowiedzi na takie pytanie, od czego lepiej zacząć. No każdy zaczyna od czegoś, co jemu jakby najbardziej leży i myślę, że okej, tak z technicznego punktu widzenia, no to generalnie w Londynie ciężko jest w ogóle zacząć, tak, bo są ceny kosmiczne i no residential jeszcze, bo mniejszy depozyt, ale też całkiem spory, a już jeżeli chodzi o buy to leta, no to już w ogóle ciężko, bo raz, że spory depozyt, dwa, że ogromny stamp duty w Londynie, więc generalnie raczej jednak polecał się kierować na północ, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. W Londynie flipy, tak? Można robić flipy, no niestety trzeba przełknąć ten podatki czy podatek jeden i drugi i po prostu, wiesz, wkalkulować to w biznesplan i tyle. O proszę, Szymon bonus tutaj zbierze, bo musi na rozładunek uciekać, także pozdrawiamy cię, Szymon. Widzisz, ja już nie jeżdżę, Szymon jeszcze jeździ. Radek, ja ciebie znowu nie słyszę.
Znowu ciebie nie słychać. No, Laura zaczęła od bajtuleta. No właśnie, więc wiecie, no to jest ciężko powiedzieć. Każdy ma jakieś tam indywidualne pomysły, czy wręcz jakieś predyspozycje i ciężko tutaj komuś narzucić, od czego ma zacząć, czy to w Londynie, czy nie w Londynie. Po prostu trzeba sprawdzić, jakby zmierzyć swoje siły, na co nas stać i od czego możemy zacząć, co możemy zrobić i po prostu robić to dalej. Nic nie słychać, nic nie słychać. Może znowu restarcik. No, widzisz, Darek pisze też, że znowu zniknęło twoje audio. A mnie słychać? Słuchajcie, mnie słychać? Ktoś coś napisze? I opłaca się, pewnie, że się opłaca, tylko że trochę trzeba się dostosowywać w miarę tego, jak rynek się zmienia. Tak? Czy teraz mnie słychać? O, teraz się słychać. Czy to coś nawala wszystko dzisiaj? No. Jeszcze ale ja dobrze mnie słychać? Słychać, ja ciebie słyszę bardzo dobrze. Dobrze, jak słychać dobrze, to idziemy. Bo mam pytanie do Darku. Darku, no to do dawaj. Jesteś dość aktywny w social media, prowadzisz wiele projektów, no, cały czas zaczynasz coś nowego. Jak to wszystko ogarniasz? No, wiadomo, jest jeszcze życie rodzinne. I jak masz tak zwany, wiesz, ten life balance? Jak z tym sobie radzisz? Wiesz co, nie zaczynam nic nowego. Ja generalnie robię wszystko wokół jakby tego samego biznesu, tak? Czyli gdzieś to wszystko się kręci wokół tych nieruchomości, albo w jedną, albo w drugą stronę. Nic, staram się nie robić w ogóle jakby całkowicie nowych rzeczy oderwanych od tego, bo wiem, że jak na początku jakby mojej przygody z inwestowaniem miałem różne pomysły, żeby jeszcze robić to czy tamto i tak naprawdę zauważyłem, że jak zacząłem się skupiać, wiesz, na czymś innym, no to te nieruchomości zaczęły kuleć i tak dalej, więc absolutnie gdzieś tam tego nie robię, no to na czym się skupiam to są nieruchomości i ewentualnie jakieś hobby, które właśnie rzeczy, które robię hobbystycznie, czy tam sobie strzelam, czy jakby właśnie kryptowaluty i blockchain i tak dalej, ale to wszystko fajnie można jakby połączyć w jedną całość i fajnie to działa. Wiesz co, no ponieważ nie pracuję na etacie, więc jakby te parę godzin dziennie, nie wiem, od 9 do 5 jednak jestem w domu, czy staram się być, wiesz, czy jak pracuję w terenie, no to nie jest tak, że nie mam mnie cały dzień, tylko nie mam mnie kilka godzin, więc myślę, że ten balans nie jest jakoś tam strasznie nadwyrężony. No bywało gorzej, tak? Jak się pracowało wręcz tutaj jako kierowca, nie wiem, czasami po 15 godzin na dobę, no to było gorzej niż teraz. Ale myślę, że spokojnie to można zrobić. No co, wiesz, przeważnie bardziej właśnie weekendy mamy zajęte ze względu na te wszystkie spotkania, które gdzieś tam się dzieją po całym UK, a w tygodniu no to trochę luźniej, tak? No i wiesz, staramy się często gdzieś tam na jakieś wakacje wyjeżdżać, przeważnie gdzieś tam w kierunki azjatyckie, żeby było ciepło, można było sobie odpocząć, czy to do Polski na jakieś dłuższe wakacje, więc no wiesz, tragedii nie ma, nie? Wiadomo, że pewnie by się chciało więcej czasu gdzieś tam spędzić bardziej, wiesz, nazwijmy to na lenistwie, ale mówię z drugiej strony, no ja nie bardzo lubię leniuchować, więc ja wolę taki bardziej aktywny wypoczynek, żeby jednak gdzieś, wiesz, się poruszać, coś zwiedzić, nie wiem, popodróżować, gdzieś się przejechać w jakieś nowe miejsce. No i myślę, że no, nie ma tragedii, nie? A słuchaj, bo ty się znasz na nieruchomościach. Wyobraź sobie, że tą całą wiedzę, co masz teraz, zacząłbyś od początku. Co byś poradził właśnie ludziom, którzy zaczynają inwestować na rynku nieruchomości? Wiesz co, co bym poradził? Jak najszybciej właśnie, nie wiem, doedukować się, tak? Nie uczyć się na swoich błędach, tylko po prostu, nie wiem, wkręcić się w jakieś środowisko ludzi, którzy już to robią, którzy, wiesz, bardzo chętnie nam pomogą najprawdopodobniej. Nie wiem, jakieś może szkolenie, czy jakiś networking, jakieś, wiesz, no materiałów na YouTubie jest mnóstwo, tak? My mamy kanał na YouTubie, który od 7 lat gdzieś tam, wiesz, wrzucamy filmy z różnych spotkań. Można to przejrzeć. Nie wszystko będzie aktualne oczywiście, bo wiadomo, różne rzeczy się zmieniły po drodze, ale pewnych rzeczy, ciekawostek można się dowiedzieć, wyłapać i po prostu, no wiesz, jak to mówią, no człowiek jest średnią 5 osób, z którymi najczęściej gdzieś tam przebywa, czy się spotyka i tak dalej, więc no jak ktoś chce być inwestorem, tak, bo o tym tutaj mówimy, no to musi się po prostu siłą rzeczy wkręcić w to środowisko inwestorów, chce czy nie chce, bo jeżeli tego nie zrobi, no to prędzej czy później, wiesz, inni go ściągną jakby do swojego poziomu, tak? Jak będziesz gdzieś tam w środowisku, nie wiem, budowlańców, no to będziesz budowlańcem, no i po prostu tak to działa, no to jest sprawdzone, zweryfikowane,
inaczej się nie da, więc taka rada jakieś, wiesz, po prostu, żeby złapać, liznąć trochę tej podstawowej wiedzy, a naprawdę materiałów jest sporo, czy to wiesz, w internecie, podcasty, nie podcasty, no jest tego tyle, że podejrzewam, że w dobie to by nam czasu zabrakło, żeby to wszystko gdzieś tam obejrzeć. No albo jakaś skumulowana wiedza właśnie w postaci, nie wiem, jednodniowego szkolenia, dwudniowego szkolenia i wiesz, i tak naprawdę praktyka, bo nie o to chodzi, żeby wiesz, chodzić na wszystkie możliwe szkolenia a generalnie nic nie robić, tylko lepiej się wybrać na jedno szkolenie, nawet kiepskie, a po tym szkoleniu, wiesz, zacząć coś robić i gdzieś w trakcie jakby się dowiadywać, popełnić raczej jakieś tam mniejsze, drobne błędy, a starać się unikać tych dużych błędów, które już, wiesz, inni ludzie popełnili, nie? Ja myślę, że warto po prostu zacząć spotykać się z innymi inwestorami. Dokładnie. To jest nawiążę do właśnie tego zbliżającego się Invest Campu, który byłem rok temu i dwa lata temu. Opisałem to na blogu, więc zaraz podrzucę linki. Ktoś chciał zobaczyć, jak to było. Może coś powiesz o tym zbliżającym się Invest Campie, bo to będzie troszeczkę już chyba inaczej. Znaczy, wiesz, każdy jest troszeczkę inny, a generalnie wszystkie są bardzo podobne, więc tutaj ciężko jakby to określić. Wiesz co, no będzie troszkę inny, bo będzie czterodniowy, a nie trzydniowy, więc wydłużyliśmy o jeden dzień, żeby troszkę jakby dać ludziom odpocząć, bo jak zrobiliśmy tak, że było, wiesz, tak jak w zeszłym roku, że były wykłady na dwóch salach i były od wczesnego rana do późnego wieczoru, to właśnie było za mało czasu na ten networking, przynajmniej tak nam się wydaje, więc troszkę jakby to rozciągamy zamiast na dwa dni, to na trzy dni, no i będzie więcej czasu właśnie na jakieś tam, wiesz, budowanie relacji, networking, pogaduchy, wiesz, przy piwku, przy kiełbasce, na ognisku. No a poza tym to się niewiele zmieniło, nie? Wiesz, w stosunku do poprzedniego roku. No nie wiem, ty byłeś, tak? Wiesz, ja tutaj nie będę tutaj zachwalał, bo to jest jakby, wiesz, nasza impreza, więc wiadomo, że no raczej się nie będę negatywnie wypowiadał, no ale ty możesz jakby, wiesz, z perspektywy uczestnika możesz coś powiedzieć od siebie. Jak to widzisz, nie wiem, czy jest coraz lepiej, czy jest coraz gorzej. Znaczy, ja już wrzuciłem linka, jak było w zeszłym roku dokładnie i powiem tak, że co roku jest wyższy poziom i ja jeżdżę tam głównie dla networkingu, poznawać ludzi, rozmawiać z nimi, zdobyć jakieś doświadczenie oraz inspiracje. Na pewno przez to, że zacząłem jeździć i spotykać się, tak jak wspomniałem wcześniej, z odpowiednimi ludźmi, gdzie mam jakiś tam cel w swoim życiu, osiągam znaczne sukcesy w tym, co robię. I to myślę, że to tak nie przychodzi. Jak ktoś siedzi w domu, wiadomo, dzisiaj jest sobota, ogląda jakiś tam serial, no to będzie ciężko po prostu, nie wiem, zostać tym inwestorem czy przedsiębiorcą. I tutaj widzę, że widzę właśnie coś. Dokładnie. Wiesz co, jakby najgorsze w tym wszystkim jest to, że trudno to jakby zmierzyć, trudno to przełożyć faktycznie, wiesz, czy to, że byłem na tym Invest Campie, to coś zmieniło w moim życiu, wiesz, i przełożyć to na jakieś realne wyniki. No fakt jest taki, że wiesz, że my to robimy od tych kilku lat, wiesz, od pięciu lat Invest Camp, teraz będzie piąty Invest Camp, od siedmiu lat robimy te spotkania dla inwestorów, no i ja ci powiem tak, po siedmiu latach ja widzę, że jestem w innym miejscu niż byłem siedem lat temu, po prostu. A jak to zmierzyć? Czy to, co robimy, wiesz, miało na to wpływ, czy nie miało? No nie wiem, czy jakbym tego nie robił, to dzisiaj byśmy mieli, wiesz, mniejsze portfolio, czy większe portfolio. Ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak, wiesz, to pomaga, nie? To, co robimy, wiesz, i te spotkania, i poznawanie nowych ludzi, wiesz, inwestorów i tak dalej, że jednak to przybliża nas do tego celu i jakby pomaga nam jakby w tej całej naszej przygodzie, czy drodze inwestowania, nie? Myślę, że dzięki takim spotkaniu ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami. To jest dosyć cenne. Mamy kilka pytań, Darku. Tutaj mamy... Wiesz co, bo tutaj mi się strasznie ciemno zrobiło, ja tylko światło zapalę, wiesz? Także na chwilę stanę i wrócę, bo jest ciemno, ja sam ledwo siebie widzę. Wow. A myśleliśmy, że w piwnicy jesteś. Okej, no to dawaj. Jak jeszcze jakieś pytania, to już godzinka minęła, ale... Co poradzisz z inwestorem? Chodzić na spotkania, oglądać wideo w internecie, czy wydać od razu kilka tysięcy na super ekstra szkolenie?
Oj, wiesz co? Kilka tysięcy to moim zdaniem jest gruba przesada, bo tutaj wiesz, no, mówimy sobie o rynku, nazwijmy to angielskich szkoleń, gdzie faktycznie te ceny tych szkoleń są kosmiczne, a z reguły to wygląda tak, że idziesz na takie szkolenie, które kosztuje kilka tysięcy, a na nim się dowiadujesz, że no prawie wszystko już wiesz, ale jeszcze musisz się doszkolić i my tobie sprzedamy kolejne szkolenie, wiesz, za 10, 15 czy 20 tysięcy, nie? Więc wiesz, tego typu rzeczy raczej polecam unikać, bo tam, no oczywiście można się dowiedzieć, bo wiesz, szkoleniowcy, oni też mają duże doświadczenie, ale myślę, że jak ktoś zaczyna, to nie warto aż na takie szkolenie iść, bo słuchajcie, nikt nie będzie na dzień dobry robił projektu, nie wiem, konwersji, kurde, 50 mieszkań, tak? Czy stawiał osiedle na 100 domów, więc trochę to jest przerost formy nad treścią, udać się na szkolenie jakby powiedzmy do osób, nie wiem, na naszym czy na zbliżonym poziomie, do osób, które wiesz, robią to, co my chcemy robić i w tym kierunku iść, wiesz, my z Michałem prowadzimy szkolenia, ale też chodzimy na szkolenia, tak, doszkalamy się jakby w naszej specjalności, specjalizacji, czyli konwersji jakichś tam komercyjnych budynków na mieszkania, pokoje, czyli na mieszkaniówkę. I w tym się jakby rozwijamy, nie? Więc jak tylko jakieś szkolenie jest jakby z tej tematyki konkretnej, to my się bardzo chętnie wybieramy, ale już jakieś, wiesz, szkolenia typu, nie wiem, z różnych tam strategii, jakieś tam kombinacje, service accommodation, co nas jakby no gdzieś tam interesuje, ale jednak to nie jest nasz core, taki, wiesz, na którym my się opieramy, no to już na to się nie wybieramy, bo raczej nie widzimy sensu, nie? Jeszcze mamy jedno tutaj pytanie od Mirka. Czy korzystasz z pomocy osób, które dostarczają okazji inwestycyjnych, tam łowcy perełek? Jeżeli tak, to jak znaleźć taką osobę i jak ją sprawdzić, żeby deal nie był bublem? O, to jest fajne pytanie. Dzięki Mirek za pytanie. Wiesz co, korzystamy inaczej, korzystamy w takim sensie, że ci łowcy perełek co chwilę nam coś wysyłają, no ale poważnie to jest tak, że jak my zweryfikujemy tego deala, no to dla nas to nie jest żaden deal. Znaczy inaczej, nie twierdzę, że to jest zły deal, tak? Ale akurat dla nas to jest jakiś tam kiepski deal czy coś, czy po prostu my, nie wiem, może liczymy na lepsze deale, nie? Raczej deale, które sami znajdujemy, to jakoś lepiej nam wychodziły, a od tych tak zwanych sorcerów, no są to jakieś deale, ale dla nas są troszkę zbyt kiepskie. Dla kogoś mogą być dobre, więc jak to zweryfikować? Po prostu no, trzeba samemu mieć troszkę pojęcia, jak to policzyć, bo trzeba uważać naprawdę na te deale od sorcerów, bo już się sam spotkałem z tym, że wiesz, ktoś liczy i na przykład sporo kosztów jest pomijane gdzieś tam w wyliczeniach, albo o pewnych rzeczach się nie mówi i tak dalej, więc no trzeba zrobić ten tak zwany swój due diligence i jednak zweryfikować to wszystko. A poza tym, jeżeli deal jest fajny, no to jak najbardziej wiesz, odpalić jakąś tam działkę temu sorcererowi i niech nam tylko przynosi więcej takich deali. No teraz kupujemy z Michałem deala faktycznie, którego wzięliśmy od sorcera na takiego flipa w Pontefrakcie i tam wszystko się zgadzało. Wiesz, no ale to jest tak zwany sorcer z doświadczeniem, robi to od kilku lat, po prostu tak dopina te deale, że tam nie ma się do czego przyczepić. Liczby też się generalnie wszystkie gdzieś tam powiedzmy zgadzają mniej lub więcej, wiadomo, że inaczej może ktoś sobie skalkulować chociażby koszt remontu, tak, bo nie wiem, ktoś może zrobić taniej, ktoś może zrobić drożej, ale te liczby są na tyle realne, że jest się o co oprzeć i faktycznie przeliczając to samemu można powiedzieć, że okej, to jest dobry deal, nie? Ja tu dodam. Taka prośba do tych, które nas oglądają, żebyście to poszukali, dali lajka, serduszko, tak żeby dotrzeć do większej liczby osób, bo wiadomo, Facebook nie za chwilę. Adam nam tu robi krypto reklamę, że szkolenia za kilka tysięcy, ale jest super szkolenie za mniej niż 700 w Montis. No jest, tak, jest, jakby ktoś chciał. Tutaj nie sprzedajemy, ale jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy 18-19 maja. Robimy szkolenie, bardziej takie właśnie w formie warsztatów, dwudniowe, oparte o nasze doświadczenie, o nasze case'y, to co my przez te 7 lat udało nam się zrobić, więc jeżeli ktoś by chciał posłuchać i robić coś podobnego, co my robimy, to zapraszamy, bo myślę, że akurat w tych tematach, w których siedzimy, to mamy dość sporą wiedzę i możemy różne tipy ludziom sprzedać, więc generalnie myślę, że za te kilkaset funtów, właśnie w okolicy 600 czy 700 funtów, to jest naprawdę spora wartość, którą dajemy. Potem jeszcze wsparcie dajemy przez rok po takim szkoleniu, a tak naprawdę już prawie ponad 2 lata niektórzy gdzieś tam się nas dopytują, różne rzeczy na zamkniętej grupie na Facebooku, cały czas odpowiadamy, więc myślę, że to jest fajna wartość dla kogoś, jeżeli by chciał. Znaczy, wiadomo, że jak ktoś chce iść w tym kierunku, to szkolenia bardzo wiele pomagają.
Niektórzy zaczną sami, tak, będą gdzieś tam sobie dochodzić powoli i jakimiś małymi krokami, a jak ktoś chce, wiesz, od razu kawę na ławę mieć wyłożone pewne rzeczy, no to warto się udać na szkolenie, czy to do nas, czy do kogoś innego, w zasadzie bez różnicy, bo wiesz, my też nie wszyscy muszą jakby inaczej, nie ze wszystkimi musimy, wiesz, jak to się mówi, ten flow, tak, mieć taki, że no komuś będzie pasować to, co mówimy, a znowu komuś nie będzie pasować, tak? Pójdzie do kogoś innego i też, wiesz, po takim szkoleniu coś wyniesie. Ważne, żeby to była jakaś konkretna, realna wiedza oparta na praktyce najlepiej i tyle. I po prostu działać. Mamy pytanie od Dariusza. Jakie masz inwestycje poza UK? Gdzie na świecie widzisz potencjał inwestycyjny? Wiesz co, mamy powiedzmy jedną inwestycję poza UK, jest to Tajlandia, kupiliśmy mieszkanie, które się jeszcze buduje, to było mieszkanie od dewelopera, ale to tak bardziej nazwijmy to hobbystycznie, w ramach researchu, czy się da, czy to ma jakiś sens, raczej znowu wracamy do tego, po prostu skupmy się na miejscu tutaj, gdzie jesteśmy, ja też wiesz, nasłuchałem się opowieści, ludzie inwestują wiesz, gdzieś w Bułgarii, Rumunii i tak dalej. Jak się zaczynamy gdzieś tam znowu rozłazić z tym wszystkim, no to tak naprawdę to znowu z tego nic nie wychodzi, nie? Tutaj jest, wiesz, fajny rynek w UK, są fajne narzędzia, fajne możliwości biznesowe i podatkowo można to sobie fajnie ogarnąć. Narzędzia, wiesz, w postaci, nie wiem, chociażby spółek limited. Naprawdę można tutaj, jeśli chodzi o tego typu biznes w UK sobie podziałać i nie trzeba gdzieś tam szukać, wiesz, żeby zarobić, nie wiem, jakieś 2% więcej czy 3% więcej, gdzieś tam za granicą, ciężko to dopilnować, różne dziwne rzeczy się tam dzieją. Tutaj jednak jest, jakby nie było, stabilne prawo, więc tak naprawdę no, trzeba się rozejrzeć na własnym podwórku i naprawdę da się inwestować, nie wiem, wokół komina, nie trzeba gdzieś tam kombinować, wiesz, po Hiszpaniach i tak dalej. Oczywiście są jakieś tam fajne deale, jeżeli ktoś, wiesz, chce sobie kupić coś takiego, nie wiem, jakąś willę w Hiszpanii czy coś i większą część roku jakby wynajmować, a mieć jakby miesiąc dla siebie, bo lubi Hiszpanię i tak dalej, no pewnie, ale to jest jakby podejście takie bardziej właśnie konsumpcyjne, tak, że ja chcę z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o inwestowanie, to naprawdę w Europie, na świecie, a w Europie na pewno to ciężko znaleźć lepszy rynek do inwestowania w nieruchomości niż tutaj w UK. Ktoś ma osobiste pytanie do ciebie, Jacek. Ile obecnie posiadasz nieruchomości? O! Osobiste pytanie. To nie jest osobiste pytanie, to jest pytanie biznesowe. Wiesz co? I tutaj ja odpowiadam tak trochę przekornie, tego też się gdzieś tam na networkingach czy na szkoleniach dowiedziałem, że nie chcę nikogo obrazić oczywiście tak żartobliwie, że no, amatorzy się pytają, kto ile ma nieruchomości, nie? A profesjonaliści się pytają, jaki masz cash flow z tych nieruchomości. Bo wiecie, można mieć 100 nieruchomości i wszystkie mieć puste i do nich dopłacać, więc to jakby to nie o to chodzi. W tej chwili jakby w ramach Monty's Property Group mamy nieruchomości o wartości w okolicach 3 milionów funtów z jakimś tam fajnym cashflow pozytywnym, który wiesz, przychodzi nam na konto co miesiąc, więc myślę, że mam nadzieję, że taka odpowiedź cię zadowala. Ilość tutaj nie ma znaczenia, bo my wiesz, no musimy się zastanowić, ile tego jest, jak to liczyć, czy to liczyć, nie wiem, ile pokoi, ilu najemców, no koło setki najemców pewnie ponad, czy nie wiem, czy na mieszkania to podzielić, czy na budynki, no wiesz, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Liczy się cash flow. Mamy pytanie od Piotra. Czy myślicie o deweloperce? Czy budowa jakiegoś siedla? To, co robimy, to jest swego rodzaju deweloperka, tak? Bo coś tam jednak przerabiamy z jednego w inne, jakieś konwersje. No trochę się wyleczyliśmy z takiej deweloperki tak zwanego new build, tak, bo tam bardzo dużo biurokratycznych takich rzeczy wychodzi i generalnie rok zmarnowaliśmy na tej naszej działce w Sheffield, żeby po prostu poprzepychać wszystko tak jak chcieliśmy, no i przez ten rok, wiesz, zmarnowaliśmy sporo czasu, a generalnie za daleko żeśmy z tym nie ruszyli, więc no stwierdziliśmy, że możemy lepiej nasz czas wykorzystać i po prostu zająć się innymi rzeczami, a taki new build sobie odpuszczamy. Czemu odpuszczamy? Bo generalnie na tym new buildzie to zarabia deweloper, który ma własną ekipę budowlaną, taką dość sporą, wiesz, zgrany team i wchodzi deweloper, kupuje działkę, wszystko robi we własnym zakresie, własnymi siłami i wtedy ten deweloper zarobi na tych, powiedzmy, nowo postawionych budynkach. W każdym innym przypadku, jeżeli mamy wziąć głównego wykonawcę, to generalnie on zje większość jakby zysku i potem w zasadzie nie ma się czym dzielić za bardzo, więc no przynajmniej nie na tym etapie, nie w takiej skali, tak? Podejrzewam, że
nie wiem, jak ktoś buduje 100 domów, no to już jest inna skala i inna skala też zysku, więc tam można sobie pewne większe koszty gdzieś tam wkalkulować, ale ja powiem tak, trzeba się naprawdę bardzo wyspecjalizować w tym, tak? To nie jest tak, że deweloper on robi jeszcze przy okazji flipy, przy okazji jeszcze tam jeszcze jakiś podnajem dłubie, wiesz, jakiś service accommodation, nie, to jest taka specjalizacja wąska, po prostu deweloper robi tylko deweloperkę, kupuje działki, wiesz, stawia osiedla, stawia domy czy mieszkania i naprawdę trzeba się tylko w tym wyspecjalizować, bo inaczej to bardzo ciężko z tym ruszyć. Mamy już trochę późny czas już. To podanie ostatnie pytanie. Jakie masz plany? Bo nie wiem, planujesz kupić sieć komputerów, nie wiem, wyprowadzić się z Anglii. Co masz teraz w swojej głowie? Jakbyś mógł stracić? Wiesz co, tak naprawdę nie ma jakichś skonkretyzowanych planów, bo tak samo jak ktoś pytał, kiedy wiesz, przestaniemy inwestować, no to inwestujemy póki nam się chce. Plany, no to fajnie by było gdzieś się przeprowadzić w jakieś cieplejsze miejsce, nie wiem, no mi się podoba Azja, sporo ludzi tutaj jakby celuje w tą Hiszpanię, bo jest dość blisko, a też jest fajnie ciepło. Kto wie, no na pewno to nie będzie tak, że jak gdzieś tam się wyprowadzimy prędzej czy później z tej Anglii czy z tej Europy, no to że uciekniemy jakby wiesz, całkowicie, no raczej tutaj będziemy jednak to centrum biznesowe swoje trzymać tutaj w UK, tu mamy inwestycje, no ciężko przenieść te budynki, które mamy, tak, więc no jeżeli tego nie chcemy sprzedawać, a nie chcemy, bo taki jest jakby jest taka jest nasza strategia, no to musi tu stać, więc siłą rzeczy jakiś biznes tutaj musi po nas zostać i ktoś to musi prowadzić, pilnować i wiesz, no i fajnie na przykład mieszkać sobie tutaj, nie wiem, 4 miesiące, 5 miesięcy, pół roku, a pozostałą część roku gdzieś spędzać, wiesz, w ciepłych krajach, jak najbardziej, czemu nie. Na razie jeszcze powiedzmy trochę za wcześnie na to, raz, że nie chce mi się gdzieś tam siedzieć, wiesz, w Azji pół roku, no bo zanudziłbym się na śmierć chyba. Ale zobaczymy, nie? Wiesz, jeszcze mamy dzieciaki małe, tutaj chodzą do szkoły, więc to też jest jakby kwestia taka, że no musimy jakby to gdzieś tam dociągnąć do pewnego etapu. Słuchaj, no robić dalej to, co się robi, tak? Jeżeli jesteśmy w tym dobrzy, przynajmniej tak nam się wydaje, no to robimy to, skupiamy się na tym, w czym jesteśmy dobrzy, pomagamy innym przy okazji, wiesz, robimy różne fajne rzeczy, inicjatywy. No i tyle, no tutaj nie ma, wiesz, to nie jest jakaś wielka filozofia, nie? Powoli kończymy. Jakbyś mógł powiedzieć, tak, jakby ktoś chciał z tobą porozmawiać osobiście na przykład, to gdzie można się spotkać w najbliższym czasie? Wiesz co, osobiście w najbliższym czasie będę, gdzie ja będę, już ci mówię, będę w Newcastle 12 na otwarciu spinu, no potem jakby mamy nasze szkolenie, 18-19, patrzę na kalendarz tutaj, 18-19 maja jest nasze szkolenie, kolejny jakby tydzień będziemy gdzieś tam w Polsce na mieszkaniczniku w Gdańsku, bo mamy zaproszenie i też gdzieś tutaj się będziemy przewijać. Pierwszego będę na otwarciu spinu w Lincoln, więc no te raczej weekendy, tak? Chyba, że ktoś tutaj jest blisko, gdzieś tam w okolicach Wakefield, też zapraszamy na kawę, jeżeli mamy chwilę wolnego, możemy się chętnie spotkać. No można myśleć na Facebooku, tak? Do znajomych już ciężko mi kogoś dodawać, bo mam 5000, więc tam się zwalnia czasami jedno czy dwa miejsca. Raczej gdzieś tam można mnie obserwować, czy polajkować, nie wiem, nasze fanpage'e chociażby spina, czy wejść gdzieś do grupy, gdzie tam często się udzielam na Facebooku. Nie wiem, co jeszcze. Ja myślę, że dodam od siebie, że o takich spinach to wiadomo. Z raptem parę godzin. Radku, ale coś tak kiepsko cię słyszę. Nie wiem, czy tylko ja, taki dziwny jakiś pogłos jest. To też po prostu nawaliło, bo odpocznę wtedy przerabiam. A, no i jeszcze będę na Invest Campie oczywiście, 11-14 lipca. Tam będziecie mnie mieli do dyspozycji przez 4 dni przy ogniskach i tak dalej, więc to jest taki czas, gdzie faktycznie można się trochę wyłączyć z tego dnia codziennego i faktycznie, nie wiem, wgryźć się w tą tematykę inwestowania i tam wiecie, tam o nieruchomościach to się rozmawia 24 godziny na dobę, wiesz, we wszystkich pozycjach leżących, siedzących, stojących, przy ognisku, przy grillu i tak dalej, więc tam myślę, że to jest fajne takie jakby środowisko i fajna atmosfera taka, wiesz, która sprzyja tego typu rozmowom. Więc polecamy udać się właśnie na Invest Camp. Tam są jeszcze jakieś parę pytań, wiem, było mi słychać, znowu, to już coś, jakaś
Słuchajcie, jeśli są pytania, Radek, jeśli są pytania stricte o nieruchomości, to tak jak mówię, po prostu odsyłajmy ludzi do tego naszego webinaru, gdzie tam jakby stricte rozmawiamy o nieruchomościach i wiesz, jeżeli znamy odpowiedź na pytanie, to bardzo chętnie odpowiadamy, nie ma najmniejszego problemu. A tutaj, no nie wiem, jeżeli jeszcze jakieś takie bardziej ogólne pytania. Ja tym osobom podeślę linka do właśnie tego webinaru, a już będziemy kończyć powoli, więc jeszcze raz proszę o to, żeby dać lajka i share, żeby to doszło do większej liczby osób, więc dziękuję wszystkim za tak długo, żeście z nami wytrzymali, chodzi godzina i 24 minuty. No, także dzięki wielkie. Tam jeszcze wrzuciliśmy linka do InvestCampu. Radek ma dla was kod rabatowy, jeżeli byście chcieli wpaść, poznać, no mnie, chociażby Radka osobiście, jeżeli nas nie znacie, albo dużo innych fajnych, ciekawych osób, jakby tutaj z naszej społeczności inwestorów. Będą gwiazdy, jak na przykład HMO Daddy, który ma, no nie wiem, kilkaset nieruchomości, tak, więc też można z tego typu ludźmi porozmawiać, do czego zachęcam. Cała agenda niedługo będzie wrzucona, są fajni prelegenci i będzie super, będzie stand-up w tym roku, także też można będzie się trochę rozerwać, pośmiać i będzie myślę ciekawie. Tak, mnie już przerywa, to znaczy, że trzeba iść. To ta skończyła. Komputer zajmował. Jak to w żarcie po angielsku, niestety już nie chcę służyć. Więc dziękuję wszystkim. Życzymy dobrego wieczoru. Nie zapomnijcie, dajcie lajka. Piszcie ewentualnie jeszcze w komentarzach, to innych zawsze ktoś może odpowiedzieć. I zachęcam do kolejnych live'ów. Za tydzień rozmowę z prawnikiem odkup na dom. Fajnie, jest też ciekawy temat. Więc super, dziękuję. Super, dzięki. Dzięki i do zobaczenia. Na razie, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.